edukacje, są one o podłożu również warsztatowym, droga ku wolności i temat, głównie chodzi o uwolnienie się z różnych form uzależnienia. Rekolekcje są po raz drugi. W zeszłym roku o podobnej porze, 3 marca, mieliśmy rekolekcje. W tym roku troszeczkę później, bo to jest uzależnione od świąt, tak, wielkanocnych. W dzisiejszym dniu, dzisiaj jest Dzień Kobiet, święto. Przy okazji wszystkim kobietom, koleżanki, wszystkiego dobrego. I jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to plan mamy krótki, spotkanie integracyjne, później mamy drogę krzyżową z takim doniosłym wydarzeniem Przyjmij Chrystusa. Będą wręczane krzyżyki, będziemy się modlić, skupiać, aby jutro móc przyjść i można powiedzieć rozpocząć drugie rekolekcje oparte już o warsztaty, o pracę nad sobą, rozeznanie własnych potrzeb, własnych uzależnień bądź jakichś innych problemów, przyczyn tych problemów. Tak? Jutro mamy spotkania, rozpoczynamy od godziny 9. Będziemy kończyć około godziny 19. Jest możliwość zamówienia sobie posiłku. Tutaj lokalna restauracja nam dowiezie. Jest kawa, herbata. W zasadzie forma warsztatowa cały dzień. Również wystawienie jest, ale to tak już jest bardziej dla ludzi wierzących, tak? Ale są elementy, które są ogólnie dla wszystkich, niekoniecznie dla ludzi, którzy są w wierze katolickiej. No to już można powiedzieć, że bardzo dawna wiadomo, że w człowieku, jak część wieje, obojętnie z jakiego uzależnienia wychodzi, musi się rozwijać, musi się skupiać nad własnymi problemami, nad rozwiązywaniem ich, na nabyciu umiejętności asertywnego życia, rozwiązywania problemów. Temat jest bardzo szeroki i w zasadzie można powiedzieć, że wzorcowaliśmy się na dużych ośrodkach, gdzie te rekolekcje się odbywają. Tutaj zawsze słyszałam, że u nas nie ma, a powinno być. Mamy dużo klubów zaprzyjaźnionych, z których osoby coraz widać chętniej przyjeżdżają do nas. W zasadzie jest potrzeba i jest na to reakcja. Na pewno jesteśmy po zeszłym roku bogaci w doświadczenia i wiemy, że te rekolekcje przyniosły duży skutek, ponieważ nie było nas dużo, było w takim lepszym dniu, w tym środkowym, gdzie jest najwięcej takich konkretnych rzeczy, warsztatów, było nas około 50, były momenty. Były momenty, że nas było troszkę mniej, ale wyszły bardzo dobrze warsztaty, dlatego w tym roku rozpropagowaliśmy duszpasterz trzeźwości, ksiądz Piotr Leśniak zaoferował się pomoc i jakby wziął pod siebie, pod swój patronat to zdarzenie, tak? I pomaga w zorganizowaniu. O godzinie 18 przyjedzie prowadzić. Gmina jakby tutaj upatruje w tym zdarzeniu i w promowaniu abstynencji duże jakby szanse na trzeźwość mieszkańców. Propagujemy i chcemy jak najbardziej krzewić kulturę abstynencką. Co nie oznacza tylko, że my wspieramy ludzi, którzy trzeźwieją. Wszystkich ludzi, którzy chcą żyć w trzeźwości, w abstynencji, jakby wspieramy w ten sposób. Im więcej imprez abstynenckich, trzeźwościowych, bądź promujących zdrowy styl życia, tym będzie się lepiej działo, tym będzie wychowanie szło w lepszym kierunku. Młodzież widzi, patrzy i przyjmuje.